Prace docieplenie z wykorzystaniem wełny fasadowej OutTerm możemy rozpocząć po wykonaniu stanu surowego zamkniętego. Warto również wykonać wcześniej prace mokre wewnątrz domu, aby wilgoć zdążyła odparować ze ścian. W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż plus 5 stopni Celsjusza lub plus 8 w przypadku materiałów silikatowych. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. Podczas wykonywania robót w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Montaż listwy startowej rozpoczynamy od wyznaczania wysokości cokołu. Listwę cokołową mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Łącznik montażowy, najlepiej wbijany z tuleją rozprężną, należy umieścić w otworze z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy stosować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównuje się przy pomocy podkładek dystansowych. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Do klejenia płyt z wełny mineralnej OutTerm użyto kleju zbrojonego z włóknem Knauf KZW-700. Zaprawa jest odporna na mróz i wodę. Może również służyć do wykonania warstwy zbrojącej z zastosowaniem siatki z włókna szklanego. Zaprawę klejącą przygotowujemy według zaleceń producenta. Każdą płytę należy zagruntować warstwą zaprawy klejowej. Jako stół roboczy można wykorzystać paczki wełny OutTerm, dzięki czemu mamy swobodny dostęp do płyt z każdej strony. Aby uzyskać przewiązanie płyt, klej na narożnej płycie nakładamy uwzględniając grubość płyty zachodzącej na naroże. Klej nakładamy metodą obwodowo-punktową. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5-centymetrowej szerokości pasmo zaprawy. Dodatkowo w środku płyty robimy tzw. placki z zaprawy o średnicy około 15 cm. Zaprawa klejąca powinna po dociśnięciu do podłoża pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. Płytę narożną z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płytę należy dociskać równomiernie, sprawdzając poziomicą poprawność ustawienia. Ta sama zasada nakładania kleju obowiązuje przy kolejnej płycie. Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5-centymetrowej szerokości pasmo zaprawy. Dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 placki zaprawy o średnicy około 15 cm. Środki skrajnych placków powinny być oddalone od krótszej krawędzi o około 25 cm, dłuższej 30 cm. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży. Przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Nie wypełniajmy klejem szczelin między płytami. Krawędzie płyt dociska się do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny, po przyciśnięciu płyt, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Ostatnią płytę pierwszego rzędu docinamy do odpowiedniego wymiaru za pomocą ręcznej piły do drewna. Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przy nakładaniu warstwy klejącej uwzględniamy grubość płyty zachodzącej na naroże. Po przyklejeniu sprawdzamy ustawienia płyt poziomicą. Ewentualne nierówności korygujemy. Drugi rząd płyt mocujemy uwzględniając przesunięcie względem rzędu pierwszego. W przypadku zastosowania żaluzji zewnętrznych przed wyklejeniem płyt w obrębie okna, listwy przyokienne z siatką montujemy do prowadnic żaluzji. Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.
krawędzie płyt outterm nie mogą pokrywać się z krawędziami naroży otworów okiennych i drzwiowych, jak również pozostałych, wystających, stałych elementów elewacji, np. skrzynek gazowych. W przypadku układania płyt przy ujściu rury anemostatu ściennego do odwzorowania otworu na powierzchni płyty outterm posłużyła nam końcówka rury, która po zaostrzeniu krawędzi pozwoliła nam wydrążyć idealnie dopasowany otwór. Prawidłowe odwzorowanie wymiarów kasety żaluzji zewnętrznej, jej szerokości i głębokości na warstwie ocieplenia pozwoliło uniknąć zbędnych połączeń przy obróbce górnej krawędzi otworów okiennych. Aby wyrównać poziom układania następnej warstwy ocieplenia, uzupełniamy ubytki. Ostatnią warstwę płyt układamy uwzględniając szczelinę wentylacyjną i zachowanie ciągłości izolacji na połączeniu ocieplenia ściany zewnętrznej z ociepleniem poddasza. Mocowanie łączników możemy rozpocząć po stwardnieniu kleju mocującego wełnę do podłoża. Liczba, rodzaj i długość łączników mechanicznych powinna być szczegółowo określona w dokumentacji projektowej. W przypadku wełny mineralnej stosujemy kołki z trzpieniem stalowym. Nawiercamy otwory w ilości 5 sztuk na metr kwadratowy w części środkowej. Przy obrzeżu ściany zwiększamy liczbę kołków do 7 sztuk na każdy metr kwadratowy. Przy czym w narożu dla ściany murowej minimalna odległość zamocowania kołków do naroża ściany powinna wynosić 10 cm. Po wykonaniu otworów za pomocą frezu o odpowiedniej średnicy wykonujemy zagłębienie w izolacji. W tak przygotowanym gnieździe umieszczamy łącznik, po czym wbijamy trzpień mocujący. W ostatnim kroku zagłębiony łącznik zaślepia się systemową zaślepką z wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować naroża budynku i dodatkowo zazbroić je listwą narożną z siatką. W tym celu nakładamy warstwy zaprawy, następnie wtapiamy w nałożony klej narożnik. Nierówności i uskoki powierzchni na płytach outterm należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Przy szlifowaniu płyt należy zadbać o odzież ochronną. Przed wykonaniem obróbki ościeży okiennej odcinamy nadmiar ocieplenia warstwy podokiennej, uwzględniając prawidłowy spadek parapetu. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej powierzchnię cięcia szlifujemy. Odpowiednio docięte listwy narożne z siatką z włókna szklanego wtapiamy w nałożoną zaprawę. Nadmiar zaprawy ściągamy. Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni wełny Knauf Insulation Outterm cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Naroża okienne i drzwiowe są miejscem szczególnie narażonym na naprężenia. Aby przeciwdziałać powstawaniu rys w narożach, wtapiamy pod kątem 45 stopni dodatkowe pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 na 20 cm. Narożniki oraz zbrojenia w narożach otworów muszą być zainstalowane przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania płyt z wełny mineralnej outterm przy pomocy kleju i łączników mechanicznych, warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin. Po tym czasie na płyty nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza ją równomiernie pacą zębatą ze stali nierdzewnej, tworząc warstwę materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą od góry ku dołowi i zatapia ją przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu minimum 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach.